Witam Cię serdecznie w kolejnym Uszy Duszy. Dziś właściwie cały odcinek będzie fragmentem naszego nagrania z Mietkiem Bielakiem i z Johnem Veto z Łodzi. Tak jak i poprzednio postanowiliśmy opublikować to na trzech kanałach po kawałku, więc część pierwsza jest na kanale Mietka, część druga jest na kanale moim, część trzecia jest na kanale Johna Veto. Oczywiście linki do wszystkich części znajdziecie pod niniejszym wideo, ale zanim przejdziemy do tego fragmentu dialogów, to chciałem oczywiście zaprosić Was na swoje warsztaty pod tytułem Zawiadowca swojego umysłu. Mówię o tych warsztatach, więc pewnie już żeście się z tematem zetknęli. Wszelako chcę powiedzieć, że planuję w tej chwili trzy edycje. 25 listopada sobota we Wrocławiu, 2 grudnia sobota w Warszawie i 9 grudnia sobota w Katowicach. To są całodniowe warsztaty, poświęcone są temu, żeby się zaprzyjaźnić ze swoim własnym umysłem, dogadać się ze swoim własnym ego i zacząć współpracować razem wespół w zespół po to, żeby ten Twój własny hologram zaczął być taki, jaki chciałbyś, by on był. Czyli krótko mówiąc, żebyś wziął lizak do ręki i stał się zawiadowcą swojego własnego pociągu. Jeżeli temat Cię interesuje, napisz bardzo proszę do mnie na adres webinar@efektsetnejmałpy.pl. Oczywiście ten adres też pod niniejszym wideo, a ja Ci odeślę maila ze szczegółowymi informacjami. Co i jak? Wrocław, Warszawa i Katowice zapraszam z całego serca. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo postanowiliśmy z Johnem stworzyć jeszcze jeden projekt, który poświęcony będzie, no właśnie, nazwaliśmy go Ex Machina, Sztuczna inteligencja, potop czy zbawienie. Chcemy przeprowadzić sobie dłuższą rozmowę z Johnem na temat sztucznej inteligencji, korzystając z tego, że nie do końca się zgadzamy w tym temacie i mamy troszeczkę różne perspektywy widzenia rzeczy, choć może wcale to nieprawda. I pomyśleliśmy sobie, że to temat pasjonujący i chcemy Was zaprosić z Johnem na takie spotkanie na żywo w Warszawie w niedzielę 10 grudnia. Chcemy tam porozmawiać z Johnem i chcemy też porozmawiać z Wami, ponieważ przewidujemy tam przestrzeń na pytania i dyskusje z sali i z salą. 10 grudnia w Warszawie Ex Machina, John Veto i Uszy Duszy w dłuższej rozmowie o sztucznej inteligencji. Jeżeli jesteś zainteresowany, napisz do mnie na adres webinar@efektsetnejmałpy.pl, a ja Ci odeślę maila ze wszystkimi szczegółami. No i to tyle na razie, jeżeli chodzi o zapowiedzi, a teraz przechodzę do tego drugiego fragmentu z dialogów z naszego spotkania w Łodzi. Nie tak dawno, bodajże z półtora miesiąca temu. No, myślę, że to daje troszeczkę takiego fajnego smaczku. Z jednej strony, o czym my tam rozmawiamy, jeżeli tam nie byłeś, a z drugiej strony, to jest cały czas ten sam kociołek tematów, który się pojawia i na warsztatach, i na moich spotkaniach ze słuchaczami, i w Uszy Duszy, no właśnie, i w całej naszej lustrzanej rzeczywistości. Zapraszam, dialogi Łódź. Tutaj, Mirosław, operowałeś dwoma formami tego pytania. One są, z mojego punktu widzenia, dość istotnie różne, bo pytanie napisane jest, dlaczego tutaj jestem, a w międzyczasie używałeś też pytania, po co tutaj jestem. I to jest dosyć istotne rozróżnienie, do którego zaraz wrócę. Moja najkrótsza odpowiedź na pytanie, dlaczego tutaj jestem, brzmi: nie mam danego pojęcia. To jest doskonała odpowiedź. Właściwie mogłem na tym skończyć. Ale to jest trochę tak, że oczywiście początki miałem dokładnie takie same, jak opowiadał mi Czesław. I wydawało mi się, że jestem tutaj po to, by spełniać życzenia najpierw rodziców, potem partnerów, potem swoich dzieci, a w międzyczasie różnych zewnętrznych autorytetów, którzy tworzyli jakieś tam, nazwijmy to, mini społeczności, z którymi ja się czułem mniej lub bardziej zidentyfikowany. Czyli generalnie byłem tutaj po to, żeby spełniać czyjeś zachcianki i czyjeś wyobrażenia. Potem, jak zacząłem to grzebać bardziej w naturze tej rzeczywistości, to przeszedłem na taki moment, w którym sobie pomyślałem, że chyba mam takie wrażenie, że jestem zesłany do swojego rodzaju kolonii karnej pod tytułem Ziemia. I tak odbierałem swoje życie tutaj.
Potem się przeniosłem na taki bardziej, można powiedzieć, ezoteryczny poziom, kiedy sobie uświadomiłem, że mam inkarnację, prawo karmy, to już może nie takie dosłowne więzienie, może być nie taka kolonia karna, no ale siermiężna edukacja. I przez wiele lat sobie myślałem, że jeżeli to jest sposób na edukację mojej duszy, to jest potwornie siermiężny sposób edukacyjny i na pewno są dużo lepsze, dużo fajniejsze. I w pewnym momencie doszedłem do tego momentu, w którym sobie pomyślałem, że no mogę wymyśleć jeszcze kilka odpowiedzi na pytanie, dlaczego tutaj jestem, cały czas się trzymam pytania dlaczego. Tylko wszystkie te odpowiedzi mają pewien feler, czyli one niczego nie wniosą do mojego życia, poza tym, że moje ego, mój kierowca będzie miał takie poczucie, no wreszcie wiesz, po co tutaj jesteś, nie? Misja kompletnie nie wynika. I to jest moment, w którym ja się przestawiłem na pytanie, po co tutaj jestem, ponieważ po co już wprowadziło pewien element sprawczości w moim życiu. I sobie pomyślałem, że to nie ma dla mnie zupełnie żadnego znaczenia. Albo jeszcze w tych, jak mówiłem wam o tych kolejnych etapach, to jeszcze na końcu był taki bardzo nobliwy etap myślenia, dlaczego tutaj jestem, kiedy trafię na tą narrację o tych starych duszach, które mają swoje doświadczenia, takie piękne opowieści. Była taka piękna opowieść chociażby Charlesa Eisensteina o tym, że szaman na pewnej bardzo już takiej rozwiniętej świadomościowo planecie zebrał takie stare doświadczone dusze i powiedział, że jest taka planeta tam, ona się nazywa Ziemia, ona ma trochę przechlapana, trzeba by tam tak naprawdę się zdesantować i trochę ją wyciągnąć z tego szamba, który jest. Więc to był, można powiedzieć, ostatni etap takiej mojej narracji poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego tutaj jestem. No a potem przyszedłem na pozycję, po co tutaj jestem. Czyli sobie pomyślałem, że ponieważ to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, dlaczego ja tutaj jestem, bo jestem. I nie ma żadnego znaczenia oglądanie się do tyłu i no bo w sumie po to sobie szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tutaj jestem, bo nam się wydaje, że z tego będzie wynikać jakaś dezyderata, jakaś wskazówka, jak ja mam dalej działać, jak mam żyć, co mam robić, w tym kierunku się mam rozwijać. I sobie pomyślałem, że to jest obciążenie. To jest kolejne obciążenie, są kolejne programy, które ja mogę przywoływać do życia w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tutaj jestem. Natomiast w momencie, w którym to odcinam i sobie myślę, jest tu i teraz, ja tutaj jestem, nie ma to kompletnie znaczenia, dlaczego ja tutaj jestem, ale mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, po co tutaj jestem. I to jest moment, kiedy zaczyna się fajna jazda, no bo wtedy zaczynasz być sprawcą swojego życia. Wtedy to ty sobie wybierasz odpowiedź na pytanie, po co tutaj jesteś. I masz mnóstwo możliwych odpowiedzi na to pytanie. Możesz tutaj być po to, żeby doświadczać pięknych rzeczy, możesz tutaj być po to, żeby czynić zło, możesz tutaj być po to, żeby malować, możesz tutaj być po to, żeby śpiewać, możesz tutaj być po to, żeby kopać dołki pod kimś innym, możesz być tutaj, no jest mnóstwo odpowiedzi na to. I dowcip polega na tym, że możemy sobie wybrać taką odpowiedź, która nam najbardziej leży i teraz po co tutaj jestem? Dalej oczywiście wracam do tej narracji Miewka po to, żeby doświadczać, bo myślę sobie, że wszystko to jest moje imię na stwórcę, na źródło, że wszystko miało taki pomysł, żeby zejść do tego poziomu rzeczywistości gęstej, materialnej, na tyle gęstej, że my ją postrzegamy jako stabilna materia. Skoro stwórca chciał się to doświadczać, skoro wszystko się chciało doświadczać, no to ja jakby spełniam jego życzenie. Ja jestem tym ostatnim narzędziem do doświadczania. Może nie ostatnim, bo przecież jeszcze są moje komórki i jest pewnie parę innych poziomów, które także się doświadczają, o czym ja niekoniecznie mam jakąkolwiek wiedzę, ale jestem jego narzędziem do doświadczania. W związku z czym to przyjąłem jako założenie bazowe i teraz można dalej sobie odpowiadać, to czego chcesz doświadczać. No i tutaj już się odwołam do tej fajnej narracji Mieczysława. Chcę doświadczać piękne doświadczeń. Już się nadoświadczałem doświadczeń, które nie są piękne i wiem, że to mnie nie wciąga i niekoniecznie miałbym ochotę je powtarzać. Natomiast wiem też, że mogę doświadczać doświadczeń pięknych. Więc jestem tutaj po to, żeby doświadczać pięknych doświadczeń i te piękne doświadczenia, one istnieją na styku, który my nazywamy relacjami. Moje relacje z Panem, moje relacje z ludźmi, moje relacje ze zwierzętami. Cudowne absolutnie. Moje relacje z naturą. Relacje. To jest ten moment, który jest w pewnym sensie synonimem doświadczania. No i co? To myśli? Tak? Odpowiedział na pytanie, panie profesorze? A ja nie jestem. Dobrze. Dobrze.
Dobra. Ja jest twórcą tego pytania, przyznaję się bez bicia. Pozwoliłem, żeby Mieczysław je zapisał, ponieważ jest ono dla mnie najkrótszą odpowiedzią, którą Andrzej de facto odpowiedział. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego tutaj jest. Od ponad pół wieku próbowałem to rozkminić, dlaczego tutaj jestem i od co najmniej dwóch lat już tego nie robię. Ponieważ tak jak Andrzej zauważyłem, że jest to swoistego rodzaju pułapka ego. Ego się bawi mną, w związku z powyższym zadaje mi pytania takie kluczowe, na których odpowiedź nie ma. Nie ma z prostej przyczyny. Jestem w układzie, który jest percepcyjnie ograniczony. Moja percepcja, tak jak już mówię wielokrotnie, nie widzi nic, nie słyszy nic, nie czuje nic. Dziennictwo oznacza bardzo mało w kontekście całego spektrum informacyjnego, które wiemy, że jest, bo mamy urządzenia, które to spektrum mierzy. Nasz umysł widzi tylko 0,036% fali elektromagnetycznej, czyli całego spektrum, które jest dostępne dla nas, ale nie bezpośrednio przez nasze zmysły, tylko za pomocą urządzeń, których jesteśmy percepcyjnie w stanie zauważyć. Więc wychodząc od powiedzmy dwóch lat z tej pułapki, nie szukam już odpowiedzi, bo z tego poziomu nie jestem w stanie, tak jak powiedział Einstein, z tego poziomu, gdzie powstał problem, nigdy go nie rozwiążę. To jest absolutnie niemożliwe. Jakiekolwiek rozwiązanie musi być z wyższego poziomu, więc dałem sobie spokój, nie wchodzę w rozgrywkę z ego. Ego kocha takie rzeczy. Ego chce mnie narzucić historią i przyszłością. W związku z powyższym albo mi tworzy, jeśli w kontekście tego pytania, jakąś kreuje mi przyszłość, która ma mnie uwikłać w jakieś tam scenariusze, albo na bazie przeszłości ma mnie również jeszcze bardziej dociążyć. To jest to, ja ostatnio odkrywam Eckharta Tolle. To jest tak, żeby było dla was to czytelne. Przez wiele, o Eckharcie słyszałem już ponad 20 lat temu. I dla mnie ten koncept tu, znaczy nie tu, teraz bardziej, w ogóle nie trafia. Zupełnie, absolutnie do mnie nie, dla mnie był nieczytelny, ale z prostych względów. Po prostu nie byłem gotowy na odpowiedzenie sobie, aby wejście w stan tu. Celowo zwróćcie uwagę, świadomie teraz. Tu. Tu jest bardziej ważne dla mnie niż teraz. Więc nie wchodzę w tą rozgrywkę i dostrzegam, jestem w stanie w przeciągu 2-3 sekund, której technikę, którą wam polecam, właśnie uczyć się wejścia w ten stan tu, którym to natychmiast odsuwacie ego. Tak jak wspomniałem, to na wzgórzu wdzięczności. Ego w ogóle nie rozumie konceptu. Teraz. Tu. Nie wie, co to jest w ogóle. To jest obszar zupełnie nierozpoznany dla tej części mnie. Bo tak jak wspomniałem jeszcze na wzgórzu, to jest nas trzech, troje, nie wiem, troje. Trzech. Mówisz o nas? Próbuję rozpoznać cię, bo teraz słyszałem, że jest 56, ja mam problem z trzema, ale 56 już w ogóle jest. To poza moją percepcją. Ta świadoma część mnie, ta lewa półkulowa, która chce sobie wszystko analizować, racjonalizować. I ona jest bardzo potrzebna. Nie? Ona mówi mi, żeby nie włazić do ognia, żeby na czerwonym świetle się zatrzymać. No i wiele tam rzeczy, żeby specjalnie nie bić trucizny i takich innych zjawisk behawioralnych, czyli ten mój instynkt samozachowawczy, to jest oferowany przez ten lewopółkulową część, ona jest niezbędna. Ta imaginacja tego hologramu by się skończyła natychmiast zaraz po moim pojawieniu się w nim. A ponieważ ten mechanizm jest, to dlatego nie otrzyma w tym hologramie i się ma. No i drugi, po prawej stronie, opcjonalnie, tak powiedzmy, że to alegorycznie rozmawiamy, po prawej stronie jest ego, które natychmiast jak lewa półkula coś podejmie, to ona zaraz tak wspomni sobie tamtą historię. I wtedy rozpatruję, wtedy dostałem grupę, w związku z powyższym domniemywam, że w przyszłości też dostanę grupę. No i automatycznie ta jest rozgrywka, ping-pong ponad dno, a ja tutaj nie biorę udziału w tej rozgrywce, jestem tylko wiosą. Nie mam pojęcia, po co tutaj jestem. Zakładam, że moja totalna jaść, czyli ta część opisana przez Roberta Monroe, z jakiegoś powodu mnie tutaj wysłała. Po jakieś, nazwijmy to lekcje, chociaż tak naprawdę jak przyglądam się od ponad pół wieku na ten hologram i mechanizmy nim rządzone albo zarządzające, tak będzie, widzę powtarzalność. Jest tak przewidywalny ten hologram, tak powtarzalny. Nawet dzisiaj rano rozmawialiśmy o tych falach i tak dalej. Te scenariusze są tak czytelne, że aż nudne.
I w kontekście tego, dlaczego tutaj jestem, no mam problem, bo skoro hologram jest dla mnie rozpoznawany, to po pierwszych symptomach widzę, co się za chwilę wydarzy. W związku z powyższym nie widzę, to jest moje doświadczenie, ale mam prawo do tego, nie widzę sensu tutaj dalej eksploracji tej czterowymiarowego hologramu. Więc skoro nie widzę sensu, to muszę się czymś zająć. Ja publicznie od jakiegoś czasu mówię, że ja zabijam czas. Jak rozmawiam z moimi przyjaźniami, to coraz częściej też słyszę, że też dostrzegają moje przyjaźnienia, że zaczynają zabijać czas, czyli wypełniać ten czas, który nam został do dyspozycji różnymi zajęciami. No i ci, którzy śpiewają, to śpiewają jeszcze więcej, ci, którzy grają, to grają jeszcze więcej. I w tym celu, żeby przełożyć to moje doświadczenie, żeby ono było smooth, czyli gładkie, sunęło się płytko, znaczy płytko w sensie nie głęboko, tylko że po powierzchni, czyli bez żadnych specjalnych oporów, to tutaj Mieczysław się pojawia i on ze swoją wiedzą i tym swoim metodologią przekazywania tej wiedzy jest doskonały, więc ja nawet nie chcę wchodzić w jego buty i wyjaśniać wam, albo przekonywać was do rzeczy oczywistych. To, że żyję w matryksie, to, że prawo przyciągania działa, to, że mam siłę sprawczą, do zdarzeń, które się wydarzają na planie holograficznym, jest dla mnie absolutnie out of discussion. To ja nie dyskutuję, nawet nie chcę dyskutować, nawet sam ze sobą nie dyskutuję na ten temat. To jest empiryczny fakt dla mnie. W związku z powyższym nie dyskutuję z tym. Więc reasumując, nie mam pojęcia, po co tutaj jestem. Zakładam, że mój MTJ o tym wie i zakładam, że doświadczenia, które tutaj ze sobą zabieram, są w jakimś celu zbierane i w jakimś konkretnym znaczeniu zabrane. I mam nadzieję, że wykorzystam tą wiedzę, albo te doświadczenia, które tutaj zbieram, w celu, żeby już tutaj nie wracać. Nie ukrywam też tego, że nie zamierzam tutaj wracać. Dla mnie jestem absolutnym, tutaj mogę podnosić obie ręce, jestem absolutnym przeciwnikiem i nie kocham reinkarnacji. Wszystkie te filozofie wschodnie, które mówią, że coś tam muszę odrobić, jestem za karę, bo tam ma jakaś karma i tak dalej, nie kupuję tej bajki. To jest absolutnie poza moją percepcją. Mój mały myślowy z tego nie kupuje. Wybaczcie to. Ja rozumiem, że część z was absolutnie widzi w tym potencjał, no bo tak, jak tutaj coś pierwsze, to jeszcze będę miał okazję tutaj tu załatam, ale jak wrócę, to poprawię. Nie? To jest takie tymczasowe rozwiązanie. Jakaś część z was, ten koncept, części z was ten koncept się podoba i na pewno będziecie prawdopodobnie z niego korzystać. Jest to jakaś kotwica, która wam pozwala, że okej, dobra, trochę się popieprzyło, ale się uda jeszcze to kiedyś naprawić. Nie jestem tego zwolennikiem, nie kocham inkarnacji, widzę jawne nielogiczności w reinkarnacji. Często widzę nawet w tej filozofii wschodu to zapętlenie, które mi się żywi też mojego, kiedy podchwyci temat, no chłopie, przecież nie zasługujesz na nic, czyli jesteś mały, w związku z powyższym zgrzeszyłeś, więc trzeba będzie, że tak powiem, jeszcze raz odrobić tutaj lekcję. I to jest cały czas koncept zatrzymania mojej jaźni na bazie doświadczenia czterowymiarowego versus pięciowymiarowego. To, czym jest cztery, czwarty wymiar i piąty, to myślę, że część z was wie, jeśli nie, to się doedukujecie. Nie jest to miejsce i czas, żeby to jakby rozbijać na to. Nie mam pojęcia, dlaczego tutaj jestem. Mam szczere przekonanie i wiarę w sobie, że w jakimś celu. I przestaję na dzień dzisiejszy w ogóle rozpieprzać ten temat, bo po prostu go nie rozwiążę, nie jestem poziom percepcji. Może jeśli pozwolicie, zanim przejdziemy na przerwę, bo już ten czas przerwy się zbliża, jeszcze takie nawiązanie i podsumowanie odpowiedzi na ten drugi punkt. Według mnie jesteśmy w pewnej grze na dwóch częstotliwościach, jak my jako kropelka, tak? Ja jako Mieczysław, czyli ja jako ta duszyczka splątana, jestem w pewnej grze na planszy czterogęstościowej i po opuszczeniu ciała fizycznego na planszy pięciogęstościowej. I żeby wyjść z gry czteropięciogęstościowej, gdzie i tu, i na czwartej, i na piątej gęstości jesteśmy w trakcie, według mnie, tak zwanego udoju energii przez systemy żywiące się tą energią, które też są suma summarum częścią źródła, tak? Czyli też częścią mnie, ale jeśli o tym nie wiemy i nie wyplątamy się ze splątań na planszy cztero- i pięciogęstościowej, to wracamy do gry. Ja tutaj lekko nawiązuję do koncepcji reinkarnacji,
Natomiast jakich innych koncepcji, czy innych różnorakich preferencji, czy różnorakich zachowań, które moglibyśmy nie kochać, nie szanować, czy też pogardzać, w moim rozpoznaniu wyjście z więzienia, jakie jest założone, z pułapki, jaka jest założona na czwartej, piątej gęstości, jest poprzez pokochanie tego, co jest nie do pokochania. W jednych przypadkach to jest to niekochanie reinkarnacji, jako tej koncepcji, albo niekochanie, pogardzanie kanibalizmem, czy mordowaniem, czy kradzieżami, jest to coś, co nas splątuje jednak z tą pułapką, tak zwaną reinkarnacyjną i z tym budowiem energii. I ufam, że znajdziemy wspólnie do końca tej prelekcji dzisiejszego dnia metody wyjścia z tych uwikłań, z tych splątań, po to, żebyśmy mogli już od razu w czyn przełożyć pewne nowe postrzeganie. To tyle w moim podsumowaniu na to drugiego pytania. Nie będzie roz. Nie będzie roz. Czyli możemy sobie zrobić 15-minutową przerwę.